W artykule Wewnętrzny Kosmos jest mowa o tym, że mogą być, jest to przypuszczenie, w tych planetach w środku, które się znajdują w środku Ziemi, mogą być jakieś cywilizacje, ale w środku tych planet, nie na zewnątrz, tylko w środku. Podobno Saturn też ma otwory na biegunach. W ten sposób. No Saturn to widać, prawda? Jest ten otwór czy plama tak zwana, tak. On jest pięciościanu, tak? To się chyba tak nazywa. Coś w tym stylu, no ale pięciokąta. Jest to przypuszczenie, no bo po prostu nikt tam nie poleciał, nikt tego tam nie sprawdził, a więc to jest przypuszczenie. Natomiast tutaj operujemy doświadczeniami, dowodami i tak dalej. To jest główna podstawa niebocentryzmu, to są dowody. Nie, że powiedzmy, nie wyjaśnienia. Wyjaśnienia to jest wyjaśnienie. To wyjaśnienie, jak masz dowód, to masz wyjaśnienie. Nie masz dowodu? No to jakie wyjaśnienie? To o czym możemy rozmawiać? To nie ma o czym dyskutować w tym momencie. Jak nie ma dowodu, to nie ma wyjaśnienia. To czy wyjaśnienie może być takie albo inne, a więc wyjaśnienie zawsze będzie, może być dwuznaczne, a tu chodzi o dowód jednoznaczny. Tak. Czyli o te eksperymenty, tak, czyli babcia ma wąsy. No to co, ona jest dziadkiem? Nie, ona jest dalej babcia, tylko jednak jej wąsy. A tak samo gruszka na wierzbie. Można udowadniać, że gruszka rośnie na wierzbie, nie? No wziąć, przywiązać i później zrobić zdjęcie. No co, gruszka na wierzbie? No tak ze mną tak próbowali dyskutować, że gruszka rośnie na wierzbie. W ten sposób. A więc my tu mamy dowody, a więc musimy mieć ten materiał dowodowy taki, żeby był bezdyskusyjny. Dopiero wtedy możemy te kwestie wyjaśniać. I po to jest niebocentryzm, żeby wyjaśnić to, z czym sobie teoretycznie nauka nie radzi. Ona sobie nie może poradzić z wieloma rzeczami, ponieważ, jak powiedziałem, te założenia są. Poza tym to, że żyjemy na zewnątrz Ziemi, to tylko montuje armię problemów wyjaśnieniowych. Natomiast niebocentryzm, on toruje drogę wyjaśnieniom w sposób właściwy. No tak, ale przejdźmy może do tych eksperymentów, na których chyba skończyliśmy, prawda? Bo przerwałem panu na temat tych eksperymentów, bo pan jako inżynier, jako umysł ścisły, bardziej właśnie podejrzewam, chciał nacisk na te rzeczy, które można zbadać, można powtórzyć, prawda? Można zobaczyć. I jakie to były eksperymenty? I w którym to roku? To był też 2013 rok? To ja robiłem, to już to były osobiste eksperymenty, które przedstawiłem na forach i tak dalej, robiłem z tego filmy. Natomiast eksperymenty, w ogóle to trzeba coś powiedzieć trochę o historii, bo my trochę tutaj też, żeśmy teraz wjechali w eksperymenty, ale musimy trochę zahaczyć o historię i zaraz zanurzymy się w eksperymenty, dobra? Tak jest. No bo tutaj historia jest jednak, przedstawia pewne fakty, które po prostu chciano zweryfikować. No i właśnie chcę mówić o tych wszystkich faktach. Otóż od starożytności już było wiadomo, że żyjemy w środku Ziemi. Różne kultury, meksykańska, słowiańska, australijska, buddyjska, hinduska, japońska, Sinto, mają tak zwaną mandalę. Co to jest mandala? Mandala to jest to model mikrokosmosu. W środku znajduje się Bóg, i to jest takie okrągłe. Są różne mandale. Ja robiłem film o właśnie części mandali i tak dalej. Poza tym w tych wszystkich kulturach przedstawiano właśnie cały kosmos, właśnie jako kulę, z tym Bogiem w środku. Jeżeli weźmiemy kalendarz Majów, on jest taki bardzo spektakularny, ten kalendarz Majów, i tak samo polska mandala, czyli ta słowiańska. Mamy na blogu Białczyńskiego jest. Właśnie mi ktoś to przysłał i powiedział, no słuchaj, masz tutaj mandala słowiańska, czyli polska, z ziem polskich. Właśnie przedstawia życie w środku Ziemi. Ale wracamy do mandali meksykańskich, to jest kalendarz Majów. Tam w środku jest Bóg, Płekokatl, i on ma takie dwie krótkie ręce, czyli Słońce i Księżyc. I co ona jest najciekawsze? Ona przedstawia otwory na biegunach. To jest przekrój. To co, i teraz tak, no teraz przez te wszystkie kultury i tak dalej, nastąpiło przetworzenie zupełnie czegoś innego. Powstał geocentryzm, czyli Ziemia. Żyjemy na zewnątrz Ziemi.
Ziemia stoi, jak Słońce krąży i tam inne planety. Natomiast, i to było przez wieki, to było dominujące. W XIX wieku za sprawą Samuela, już tam nie pamiętam nazwisko, powstał pogląd, że żyjemy na płaskiej Ziemi. A najciekawsze, że nawet XVII-wieczne mapy świata są wklęsłe. Jest mapa z 1882 roku, wklęsła. Później propagandowo to przerzucono, że my żyjemy właśnie na zewnątrz Ziemi, w tym Układzie Słonecznym, Kopernik swoje zrobił i tak dalej. Czyli tu mamy taką wielką historię. Mamy jeszcze Giordana Bruna, który twierdził, że kosmos musi być nieskończony. Ale to wszystko było spekulacje. Ja tutaj mogłem... Kwestia historyczna tak. I teraz tak, my się tutaj cofamy, czyli w XIX wieku była kumulacja tych wszystkich poglądów i to się tutaj wypierało. W końcu nastąpiła, czyli to wszystko się weryfikowało w XIX wieku, ale byli tacy, którzy jedni twierdzili, że żyjemy na płaskiej ziemi, tam coś sobie udowadniali, no i byli ci, którzy podtrzymywali ten starożytny pogląd, że żyjemy w środku ziemi. No i właśnie oni zrobili szereg eksperymentów naukowych, znaczy w sumie zrobili wcześniej optyczny eksperyment, natomiast to, o czym za chwilę powiedzmy chcieli te wszystkie spory urwać, uciąć, oni zrobili eksperyment w roku 1897 roku. To było nad Zatoką Meksykańską w Stanach Zjednoczonych, na półwyspie Floryda, w okolicach miasteczka Neapol na Florydzie. I to było doświadczenie geodezyjne. Zajmował się tym Cyrus Ted i Ulysses Grant Morrow. Ten ostatni był naukowcem, był profesorem geodezji i on zaprojektował belkę na specjalnych łączach, którą, ta belka była segmentowa, co około 4 metry, to była taka o specjalnej konstrukcji, nazywało się wyrównywacz. Dzisiaj w Muzeum Koresian ten wyrównywacz, taki jeden element został i tym przegoniono, czyli ustawiono to na plaży w odległości od początku belki do końca, 5 kilometrów prawie. I później w trakcie przepływu, bo oni to wszystko korygowali, w tym momencie tego maksymalnego punktu przepływu, czy tej wartości średniej, oni to wszystko uwzględniali, zmierzyli, jak jest odległość od tej belki. Samo wyrównywanie tej belki, wypoziomowanie tej belki stanowiło dość poważnym zajęciem. Było to robione 6 razy i to w dodatku komisyjnie. I to doświadczenie geodezyjne z roku 1897 roku miało wszystkie wymogi dość rygorystyczne doświadczenia naukowego. I bo po co ono służyło? Chodziło, żeby urwać wszystkie zarzuty, ponieważ oni twierdzili, że żyjemy w środku Ziemi, o ówczesnego świata naukowego, który mówił, że żyjemy na zewnątrz Ziemi, Kopernik i tak dalej, i tak tego typu rzeczy. Te wszystkie dane zostały później sksiążkowane, wydano książkę i na mocy tej książki te wszystkie dane są dzisiaj, łącznie ze świadkami doświadczeń, pomiarów i tak dalej, zostały skatalogowane. I te dane są dzisiaj obecnie dostępne i jest książka w języku angielskim, niemieckim. One są dostępne na stronie Keplera w Niemczech. W Polsce wiadomo, że to nie jest taka informacja, która tutaj powinna być znana, więc nie ma tutaj przedruku na język polski. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o to doświadczenie, to zrobiono to, bardzo dużo energii włożono, bo to doświadczenie nie, to trwało, słuchajcie, to się zaczęło w styczniu, skończyło się w maju na dwóch odczytach. Czyli cały proces przygotowania to trwało parę miesięcy, żeby to wszystko było równe. Jak już mówiłem, 6 razy trzeba było poziomować, żeby uzyskać właściwe te parametry. A więc tutaj całe to doświadczenie było śledzone przez dziennikarzy, innych naukowców, którzy patrzyli, gdzie tu palec włożyć, jak to się mówi, nie? Czy tam powiedzmy coś jest źle robione i tak dalej. To było nadzorowane przez dziennikarzy i przez ówczesnych nawet niektórych naukowców, którzy to cichaczem podpatrywali.
I oni to zostało dokonane bardzo precyzyjnie. I później wyniki, lata później, dr Braun, niemiecki, znaczy austriacki, ten fizyk teoretyczny, przeliczył to. I gdybyśmy żyli na zewnątrz Ziemi, to jakie powinny być wyniki i jakie powinny być wyniki, dlatego że żyjemy w środku Ziemi. Wyniki właśnie tego eksperymentu. No i oczywiście to wszystko zostało zamiecione pod dywan, ale wcześniej Morrow i Cyrus-Ted, oni przedstawili ten cały wniosek, a czyli te wszystkie wyniki i tak dalej, te wszystkie naukowe tutaj, powiedzmy, świadkowie i tak dalej, te całe doświadczenie przedstawili środowisku naukowemu. I jak zareagowało środowisko naukowe? Skoczyło do im do gardeł. Ale z czasem zamieniono to pod dywan. Wyciszono sprawę, zamknięto i tak dalej, przecież to 1897, w latach 20. już przecież funkcjonował, raczej 1897, to już mamy praktycznie w tym momencie już funkcjonuje Tesla. Ale jest, można to odczytać, jeżeli ktoś zna się na nauce, chce sobie zobaczyć, co dokładnie wyniki, prawda, tych pomiarów. Są, to wszystko jest dostępne na stronie Keplera, nawet na YouTubie zrobiono film, to jest bardzo świeży film, on jest też u mnie w artykule dyskusja na temat niebocentryzmu. Jest film po angielsku, gdzie właśnie podane są wyniki i tak dalej, nawet tam są omówione próby, w jaki sposób kombinowali to już nowocześnie, w 2003 roku, taki Donald Szymanek próbował to w jakiś sposób podważyć. Napisał tam taki artykuł, ale nawet to jest omówione. Zresztą ja nawet tego Szymanka artykułu też czytałem po prostu. No to, co zrobił facet, po prostu przypuszczenie, zamiast wziąć laser i powtórzyć doświadczenie. Nawet w tym samym miejscu, bo mieszka w Stanach Zjednoczonych. A więc nawet tego nie zrobił. Ale co ciekawe, w 2013 roku, w listopadzie, zrobił jeden Niemiec doświadczenie z laserem, podobne do Morrowa. I wyszły mu te same wyniki. W miarę jak oddalał się ten, bo on miał takie wtyczki, on to zrobił w ten sposób, wypoziomował niwelator, raczej nie ten nie niwelator, tylko ten laser i te wtyczki na spokojnej wodzie ustawił w odległości co kilkaset metrów. Jemu wystarczyło 2,5 kilometra tylko w jedną stronę, bo w drugą stronę też ma 2,5 kilometra, nie? I jemu jak wyszły te pomiary, zgodne, one były stopniowo malejące, zgodnie z krzywizną w klęsłej ziemi. A więc w 2013 zrobił prywatne doświadczenie. Zresztą takie doświadczenie można zrobić samemu, jak się chce. Ja nawet na... No i trzeba mieć troszeczkę wiedzy o geodezji jednak. Tak, ale po prostu człowiek zrobił, no i napisał na swoim blogu doświadczenie, że tak jest. On poza tym zrobił doświadczenia różne takie optyczne. Aha. Nikt mu nie uwierzył i tak. Zapewne. Znaczy to, że mu tam nie odwierzyli, to nie ma znaczenia, że mu ktoś... On po prostu dla siebie chciał zrobić doświadczenie, powtórzył doświadczenie Morrowa. No i koniec, no i na tym się skończyło, nie? A no, doświadczenie z Morrowa jest do dzisiaj dostępne, wyniki i tak dalej. I po prostu świat nie próbuje szczęścia, ponieważ to jest trochę problem techniczny. Jasne. Panie Mariuszu, dajmy głos może słuchaczowi, zaraz wrócimy do tych eksperymentów. Witaj słuchaczu, skąd dzwonisz do nas? Witam, ja dzwonię z zachodniopomorskiego województwa. Witaj, przepraszam, że troszeczkę przytrzymaliśmy ciebie, ale po prostu ważne jest kwestie. Słuchajcie, jestem tym dezinformatorem zawodowym, o którym pan Mariusz mówił na początku, że właśnie ja się pojawiłem w internecie i szerzę dezinformacji na temat... To pan Mariusz powiedział, ja tego nie powiedziałem. Tak, no to pan Mariusz, tak, to pan Mariusz powiedział. No a o wielu rzeczach pan Mariusz nie mówi, na przykład nie mówi o tym, że na przykład temu Keplerowi wyszły inne doświadczenia niż temu właśnie Cyrusowi Tedowi, bo ten Cyrus na przykład on ustawił niwelator według tego właśnie tego, no, co tego poziomatora, co pan Mariusz to nazwał, tak? I tamten wyszedł wynik, że to ten niwelator uderzył w wodę, krzyż niwelatora, a panu temu Keplerowi wyszło co innego. I pan Kepler tego nie rozumie. I właśnie ci, którzy panowie powtarzają te doświadczenia, im wychodzi co innego i oni tego nie rozumieją. A nie rozumiem dlatego, że po prostu nie są te doświadczenia prawidłowo zrobione i dlatego. Wie pan co, ja się zajmowałem tą
teorią i sprawdzaniem pana Mariusza gdzieś około pół roku albo więcej. Rok, ponad rok. I zrobiłem wiele filmów na ten temat. I teoria w tej wklęsłej ziemi nie potrafi odpowiedzieć na najprostsze pytania. Na przykład, dlaczego widzimy koła z gwiazd na przykład na równiku, bo powinniśmy je widzieć odwrotnie, a tego nie widzimy. Widzimy tak jak dokładnie model tej okrągłej ziemi, tej wklęsłej, nie zakłada, tylko ten nasz zakłada model, czyli ten, który nas karmią, nie? Od urodzenia. Jeszcze chciałem powiedzieć, że na forum, gdzie pan Mariusz kiedyś się wypowiadał, tam był nawet ktoś, kto się zajmował pomiarami geodezyjnymi, właściwie może nie geodezyjnymi, ale no był budowlańcem i przedstawił zdjęcia z niwelatora, które nie potwierdzały tego, co pan Mariusz w swoich doświadczeniach z kamerą nad Jeziorem Turawskim przeprowadzał. I też właśnie po tym, jak on przedstawił te zdjęcia, został nagle usunięty z tego forum. Jako ktoś, kto szerzy dezinformacje, ktoś, kto tam im nie pasował, no i został usunięty. No, także to jest takie trochę dziwne. I ja chciałem się z panem Mariuszem w ogóle spotkać na jakimś forum radio, nie wiem, to porozmawiajmy TV, to pan jakiś Aleks chyba... Aleks Berdowicz, tak. To zaczęła się też nasza przygoda z niebocentryzmem, odkryłem tą sprawę, bo muszę tak jeszcze tutaj powiedzieć, tak troszeczkę poza tematem, że strasznie dużo działają nasi dezinformatorzy. Ja, według mnie, to są dezinformatorzy, którzy mówią o płaskiej Ziemi, bo płaska Ziemi jest absurdalna i to łatwo można wykazać, natomiast są najbardziej aktywni w internecie, jeśli chodzi o płaską Ziemię, szczególnie też za granicą. Jest to, myślę, taki projekt troszeczkę służb specjalnych, ale tutaj słuchaczu, czy właściwie, bo to masz bloga, jeśli możesz podać bloga, ja mam, słuchaczu. Ja mam YouTube, kanał mam YouTube. Tak. Jaki to kanał? GWW15. Bo ja odsłuchiwałem kilka filmów i miałbym do ciebie tylko jedno pytanie. Czy zrobiłeś eksperyment tak zwanego efektu lornetkowego nad morzem, czy nie wiem, czy nad wodą, ale przede wszystkim chyba nad morzem. Czy pojechałeś z lornetką, taką mocniejszą, czy lunetą i sam sprawdziłeś ten efekt? To znaczy, ja nie sprawdzałem tego efektu, natomiast... Sprawdzałem efekt ten, o którym pan Mariusz mówił w zdjęciach, że kamera się po odwróceniu aparatu do góry nogami, zdjęcie dalej idzie w tę samą stronę, zgodnie z zasadami właśnie wygięcia promieni i nie idzie. Po prostu idzie tak, jak no, krzywy jest aparat, czy tam jakaś wada soczewki i to sprawdzałem. Natomiast tego efektu lornetkowego to nie sprawdzałem, dlatego że no to jest coś, co ja widzę codziennie. Ja widzę lornetkę, biorę lornetkę i widzę, że jeżeli na przykład gwiazda się chowa mi za horyzont, to jeżeli ja wezmę już lornetkę... Ale gwiazda to co innego jest niż horyzont, myślę, tak mi się wydaje. No, na przykład no wody, tak, bo to wie trudniej pan, zauważyć. Wie pan, ja nie mam, no trzeba było morze wziąć, tak? Tego. No rozumiem, tak. Z tym, że... Ja myślę, że pan Mariusz twierdzi na różnych blogach i tak dalej, na swoim tam i na forach twierdził, że ten efekt jest bardzo dobrze znany ludziom morza, a ja podejrzewam, że nie jest znany, ponieważ on nie istnieje i ludzie morza o tym nie mówią. Nigdzie nie spotkałem się, żeby coś takiego, zresztą można bardzo łatwo wejść na jakieś forum i poszukać, czy coś takiego zauważyli dziwnego, że patrzą przez lornetkę, nie ma, nagle patrzą przez lornetkę, jest, bez lornetki, nie ma to. To jest, nie? Nie ma statku, jak przystawi lornetkę, to nagle jest. No, to jest w ogóle ta teoria tego lornetkowego efektu jest tak dziwna, ponieważ ona pozwalałaby nam zobaczyć przez powiększenie jakieś miasto, którego nie da się zobaczyć. To by było już na pewno by to już było gdzieś odkryte, nie? Ja nie wiem, co tam ci, którzy właśnie nad tym się zastanawiają, co tam myślą. Tam jeśli mogę, jak już jesteśmy, bo myślę, że teraz mogę to powiedzieć. Zrobiłem ten eksperyment dzisiaj. Mieszkam kilka kilometrów od morza w Irlandii i ja nie jestem naukowcem, trochę interesuję się nauką, bo czytam dużo książek różnych naukowych i tak dalej, ale wyznaję zasadę eksperymentu, że zawsze po prostu sprawdzam, że dlatego też spiskami się zająłem, bo badałem na przykład piramidki, badałem takie rzeczy,
rzeczy z takiej książki Urządzenia poruszane sił umysłu pana Steina, czy Steina, jak to tam się wymawia, nie pamiętam, ale nieważne. W każdym razie zrobiłem ten eksperyment efektu lornetkowego i niestety, po prostu wyszedł mi. To, co pan Mariusz mówił, mi się potwierdziło. Ja nie zrobiłem zdjęć, to znaczy oglądałem wyspę z latarnią morską i byłem na takim podwyższeniu i widziałem troszeczkę już na samym horyzoncie tą wyspę, ale nie cało, tak jakby już na horyzoncie i już tak jakby ona uciekała na końcu była, prawda, tego horyzontu. Natomiast jak zszedłem jeszcze niżej, te parę metrów niżej z tego podwyższenia, to już ta wyspa mi praktycznie zniknęła i została tylko ta latarnia. Natomiast jak wziąłem lunetę, razy 60 powiększenie, nie wiem, czy ona to jest dobra, czy nie, razy 60, nie znam się na tym, ale chyba raczej nie, bo to taka tańsza luneta. I zobaczyłem, jak wziąłem w to miejsce, skierowałem, zobaczyłem całą po prostu wyspę. I mnie to zszokowało. Ja nie zrobiłem żadnych zdjęć, to po prostu dla siebie, żeby zobaczyć, czy coś takiego istnieje. No i nie wiem, czy to może miraż jakiś był, może coś, nie znam się na tym zupełnie, ale coś takiego po prostu zaobserwowałem dzisiaj. Może to przypadek był, czy coś, ale no, dlatego no, to mną po prostu wstrząsnęło. Ja będę jeszcze robił dalej eksperymenty takie właśnie z patrzeniem, bo może coś mi się źle zobaczyłem, czy coś, żeby po prostu dalej to robić. I no nie wiem, czy tak można po prostu wyrzucić ten efekt lornetkowy, bo mówię sam, widziałem go dzisiaj po prostu. No, można by, dobrze było zrobić zdjęcia, nie, wtedy. Z chęcią, nawet nie wiem jak, bo musiałbym kupić jakiś lepszy teleskop chyba, taki z tymi przejściówkami, prawda, czy wypożyczyć, bo moja luneta nie ma takich opcji w ogóle nawet. Więc pan Mariusz zamieścił w swoim filmie w ogóle kawałek filmu, zamieścił, gdzie był statek na oddaleniu i on był przybliżany. I według tego efektu lornetkowego coś powinno się wynurzać w miarę przybliżenia, natomiast tam widać wyraźnie, że się nie wynurza ten okręt, nie? Podczas przybliżania, więc no nie wiadomo, jak to tam ten. No ja myślę, że to by było zauważone. To znaczy na pewno lornetka zwiększa kąt widzenia i na pewno zwiększa no więcej światła zbiera i tak dalej, więc może coś, czego nie widzimy, możemy zobaczyć przez lornetkę, ale to nie znaczy, że nie widzielibyśmy, gdybyśmy mieli lepsze oczy. Panie Mariuszu, czy jest pan z nami? Tak, jestem, słuchałem wszystko bardzo tego. Mam odpowiedzieć? Mocny, tak, taki chyba telefon był pana, no takiego można powiedzieć adwersarza, najaktywniejszego w internecie, bo ja kilka filmów dzisiaj oglądałem właśnie, te GWW-15. W porządku, ja tego pana znam. Bardzo. Osobiście państwo się znają? Nie, ale znam go z tego, co robił. Ja znam na pamięć jego wszystkie filmy. Co ten pan robi? I on się skupia na hipocentryzmie, że on coś złapał, coś zobaczył i tak dalej. Najważniejszy efekt wszystkich dezinformatorów internetowych, czy zawodowych kłamców, polega na tym, żeby ukryć brak dowodów geodezyjnych, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. Takich dowodów nie ma. Nie ma dowodów na refrakcję. Zaraz to wytłumaczę. Przepraszam, ja się nie zgodzę. Nie, tu ja zaprotestuję, bo są. To robił doświadczenia Eratosthenes chyba. O kulistości Ziemi. Robił pomiary w Aleksandrii i w jakimś jeszcze innym miejscu w Egipcie. I wyszło mu, że Ziemia jest kulista. Zaraz wytłumaczę. To spokojna rozszachrana. Słuchajcie, no jest dopiero pierwsze 22. To była jedna geodezja, prawda? Taka może prymitywna grecka. To nie jest do końca geodezja, zaraz wytłumaczę, to znam to doświadczenie, ale tutaj chcę tylko skończyć z tym panem. Nie ma dowodów, że biegnie promień po prostej w kosmosie. To są wszystko założenia oparte na lipie. I tutaj pan GWW-15, to za dużo mu tam nie będę poświęcał czasu, każdy sobie może to obejrzeć, jego filmy. Starał się ukryć właśnie, że takich dowodów geodezyjnych nie ma. Niebocentryzm, właśnie to doświadczenie geodezyjne ma, natomiast cała nauka dzisiejsza
takich doświadczeń nie ma i cała sztuka pana GWW-15, czyli pana Grzegorza, polegała na tym, aby ukryć brak dowodów na to, że żyjemy w Układzie Słonecznym. To jest cała sztuka. Natomiast co zrobił jakąś cechę charakterystyczną? Jak się zobaczy na tych filmach, on praktycznie zajmował się działalnością kryminalną, a jest to związane z tym, że notorycznie w filmach mnie obrażał imiennie. On nie podaje na swojego nazwiska. On się tego boi. On po prostu wysyłał mnie do czubków, do psychiatryka. Jego filmy są bardzo ordynarne, jeżeli chodzi o te kwestie. On mnie nazywa krętaczem i tak dalej, manipulantem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdybym wziął każdy film, czyli to wygląda w ten sposób. Ja w swoich filmach odpowiadam na te wszystkie zarzuty, a że tam powiedzmy złapał mnie na kłamstwie i tak dalej. Tutaj mieliśmy piękny przykład, jak pan potwierdził efekt lornetkowy, natomiast on takich doświadczeń nie robił. Jeżeli chodzi o doświadczenie z aparatem fotograficznym, to jego wymysł polegał na tym, że aparat jest źle zrobiony. Promień odgina się do góry i to zrobiono doświadczeniem Martina. Aparatem fotograficznym w dowodach optycznych też to będę omawiał. I to jest sprawa głębsza niż sobie pan Grzegorz GWW-15, który mnie tam wyzywa co chwilę na tym filmie. I w sumie to jest działalność kryminalna z zakresu artykułu 212 kodeksu karnego. A więc tego typu, znaczy ja się wcale nie dziwię, że on się tutaj akurat dopomina na początku, ponieważ chodziło w jakby sposób przerwanie procesu argumentacji. Może to w ten sposób dezinformatorzy działają, żeby po prostu przerwać. A tu w geodezji jest kwestia takiego dowodu, którego nie ma życie na zewnątrz, mimo że funkcjonuje geodezja. W ten sposób geodezja funkcjonuje, natomiast cały problem geodezji polega na tym, że są odwzorowania. One są odwzorowaniami na walcu i to są odwzorowania Kraszewskiego albo Kriegera. Zależy od systemu. Kraszewski to jest był Rosjanin, a Krieger Niemiec. No i teraz tutaj, jeżeli chodzi o to doświadczenie naukowe, które było w 1897 roku, no to na to nie ma mocnych, znaczy nie było zawsze mocnych. W ogóle generalnie, jak powiedziałem, na dowody niewocentryzmu w którymś momencie trzeba skłamać, trzeba gdzieś zmanipulować. I tutaj piękny przykład właśnie pan dał, gdzie zaobserwował pan efekt lornetkowy, no bo pan to zrobił. Dlaczego pan jest lepszy akurat od pana GWW-15? Ponieważ pan to zrobił. Ja tu chciałbym tylko powiedzieć, że ja nie potwierdzam teorii w klęsłej ziemi, ale pan to zrobił. Tylko zrobiłem doświadczenie nieumiejętnie, w tym sensie, że nie znam się na tych sprawach, tylko po prostu mówię, co widziałem. Widziałem okiem, nie widziałem już wyspy, widziałem tylko po prostu górę tej latarni, prawda? I górę wyspy tylko widziałem na górze, a jak już zszedłem tam na poziom morza, to praktycznie już widziałem tylko tą latarnię. Czubek latarni, tak. Trochę więcej niż czubek, prawda? Tak. Ale nie widziałem tej wyspy, natomiast jak... No a ona była dosyć dobrze widoczna, to znaczy jak kątem oka, bo zawsze trzeba kątem oka patrzeć, to znaczy jak na wprost patrzymy, to słabo widzimy, ale to chyba każdy wie, że oko lepiej trochę widzi tak bokiem, kątem oka jak się patrzy, się widzi lepiej wtedy. Tak. I wtedy po prostu starałem się patrzeć właśnie tym kątem oka, żeby jak najwięcej szczegółów uzyskać, ale jednak lornetką widziałem rzeczy, których okiem nie mogłem zobaczyć, a jednak nie wyspę, tylko tą latarnię widziałem okiem, bo ona była duża, po prostu to był duży obiekt, bo dlatego to było dla mnie po prostu szokujące, że zauważyłem ten efekt lornetkowy. Mało tego, jeszcze później, po paru godzinach tam przyjechałem w to samo miejsce, ale niestety było zachmurzenie troszkę większe, te chemtrails, no masakra po prostu teraz się dzieje, te samoloty, co nie zachmurzenie, tylko się nazywa zamglenie jakby takie, prawda? Że to niebo było już takie bardziej zamiast niebieskie,
zamiast błękitu, prawda, białe i ogólnie po prostu już tej wyspy nie było widać gołym okiem, ale tak. Lunetą próbowałem znaleźć, też nie mogłem znaleźć, czyli po prostu było najwyraźniej zamglenie już większe i no, nie było widać. Natomiast problem ze statkami, dzisiaj chciałem statki przedostać, tylko nie było dużych statków, były jakieś małe takie jachciki czy coś i to słabo one są wtedy widoczne. Nawet lunetą dosyć słabo widoczne, a okiem to praktycznie je ledwo widać, więc... No właśnie, to jest trudne. O tym mówię, nie? Natomiast tak, właśnie, tu dałeś prosty przykład, bo zrobiłeś tak. Doświadczenie. Gdybyś nie zrobił, no to byłaby taka gadka i tak dalej. Trzeba zrobić doświadczenie, żeby było. I poza tym trzeba zrobić doświadczenie. Zachęcamy, prawda? I ja zachęcam wszystkich słuchaczy. Oczywiście. Mieszkacie nad morzem. Jest są wakacje. Jeszcze będziemy rozmawiać. Dokładnie. Tak, rozmawiać. Bierzcie lornetki i róbcie te eksperymenty. To nic tak nie kosztuje. Jest. No ile kosztuje lornetka czy luneta? Tak, żeby nie było kłótni, żeby morze, nie było czegoś, trzeba się wybrać. Tam nie ma i tak dalej, i tak dalej. Co tu jeszcze powiem tak, co to mamy? Właśnie ten, i właśnie to jest to, ten Niemiec w 2013 roku, co zrobił geodezyjne, to z laserem doświadczenie, to on właśnie, to tylko potwierdził to doświadczenie Morowa, a to jest tylko prywatne. On podzielił się na blogu. A więc takie rzeczy się robi i takie rzeczy można. Natomiast dlaczego, pytanie, dlaczego cała nauka takiego czegoś nie zrobi? Bo nie ma dowodu geodezyjnych, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. Ja na przykład czy temu panu, czy jakimś innym zadawałem to pytanie. No to co, siedzą cicho do dzisiaj? No bo nie ma. Jak nie ma, no to o czym możemy rozmawiać? Rozumie pan? Tak samo. Pokazałem, jakby to powiedzieć, spytałem, czy jest promień biegnie po prostej w kosmosie. Czy jest na to dowód? No to też siedzą cicho. No bo takiego dowodu nie ma. To jest założenie. Jeżeli jest założenie, to o czym możemy rozmawiać? To co się ma załamować na atmosferze, jeżeli nie ma się dowodu, że biegnie po prostej? Mało tego, nawet ten pan twierdzi w swoich filmach, że tam jest próżnia. A guzik, prawda, to jest kłamstwo, że próżnia, bo już nie jest próżnia. Próżnia może było 20 lat, a w tej chwili już jest namagnesowana plazma. Proszę sobie obejrzeć filmy Pioruny Bogów. To wszystko chodzi na prąd. No i tylko się zastanawiają naukowcy, no dobrze, no ale jak jest namagnesowana plazma, skąd jest magnes, czyli skąd jest prąd? Prąd jest ze środka właśnie jądra wszechświata. A więc w ten sposób to wygląda. A więc cała sztuka dezinformacji polega na ukryciu tego, że dowodów na życie na zewnątrz, czy też na płaską ziemię geodezyjnych nie ma. Tutaj mówiliśmy o płaskiej ziemi, ale też jest powiedzmy tam jakaś tam zadyma i tak dalej, powiedzmy w internecie się gotują na ten temat, bo akurat kiedyś akurat pałeczkę walki z niebocentryzmem miał GW15, narobił tam naczepał swoich filmów, no teraz akurat się od płaskiej ziemi. A więc niebocentryzm sam w sobie już jest non-stop atakowany. Po prostu on działa na zasadzie tak, no jak działają kłamcy na prawdę. Kłamcy muszą zdusić prawdę. Dlatego po prostu się pojawili. I dlatego no, musi być niebocentryzm w jakiś sposób atakowany, wyśmiewany, wysyłany do czubków. Musi być moja osoba, nawet publicznie, no, z pomocą takich filmów jak GW15, czyli pan Grzegorz. Tutaj nawet dość grzecznie powiedział pan Grzegorz, jakbyście go posłuchali w tych filmach, to tam tak jedzie, że się w pale nie mieści. Ale to jest też nieistotna sprawa, dla mnie to jest normalka. To są rzeczy normalne, tak zawsze zawodowi kłamcy muszą reagować. Ale o co tutaj było? Głównie chodzi o te argumenty, nie? Czyli dowody, czyli eksperymenty. Póki samemu nie robisz, to zawsze ci ktoś kit wciśnie. No nie wszystko się da samemu zrobić, no bo na przykład zdjęcia kosmosu, znaczy z kosmosu Ziemi, musimy jednak zawierzyć, prawda, wszystkim tym. Zaraz do tego dojdziemy. Spokojna już szafrana. Gdzie to? Zaraz dojdziemy. Teraz tak. Pierwsza grupa tych dowodów to są dowody historyczne. Tego też tutaj nikt, to też przemilczano. Dowody historyczne o mandali, zero. Zrobiłem nawet dwie części filmu, zero. Zero reakcji. No bo... Historia ma coś takiego, że przedstawia fakty. No ale jak możesz dyskutować z faktami? Jak ci pokazują mandale, nawet słowiańską, polską. No co tym, jak tu można w ogóle dyskutować? To się nie dyskutuje, a więc prawdę się przemilcza.
Natomiast. Ale tu mam takie pytanie. Skąd te bardziej prymitywne społeczeństwa niż nasze z naukowego punktu widzenia, jak one mogły mieć taką wiedzę, jeśli to jest, zakładając, prawda, prawdziwość teorii wklęsłej ziemi, skąd mieli taką wiedzę? Bo to, to oni raczej nie robili eksperymentów, prawda, geodezyjnych, czy jakichś efektów lornetkowych, czy tym podobnych różnych eksperymentów. To była informacja od Boga. Ona została przekazana ludziom. I to się rozeszło później na całą kulę ziemską. I dlatego mamy mandale na wszystkich kontynentach. Czy na pańskim blogu można znaleźć, prawda, te grafiki? Oczywiście, tak. Mhm. W tym prawym panelu. Jest nawet film, historia. To jest część druga czy trzecia, już nie pamiętam, powiedzmy, niebocentryzmu. I tam też jest właśnie te wszystkie elementy. No tak widać, że jeszcze muszę zrobić ekstra film o mandali po prostu, żeby to wyjaśnić dokładnie. To jest po prostu nawet opis. Nawet opisy do niektórych mandali to są właśnie wręcz takie szokujące, że one pokazują mikrokosmos, czyli to właśnie, gdzie my żyjemy. Żyjemy w środku. Słowo mandala wrzucić i po prostu tak, hinduska i tak dalej, inne rzeczy, nie? Mhm. Czyli to mamy tutaj już geodezję jakby tutaj przemkniętą i historię, tak? Jasne, tak. Ja tylko przypomnę... Geodezję, historię... Co to mamy jeszcze? Aha, no tutaj mamy optykę, dobra. Tak? Jeszcze o tym porozmawiamy. Optykę mamy, tak. Jeszcze tutaj mamy optykę, sejsmikę, praktykę, tak. I astronawigację. Tak, teraz już powinniśmy, tak, geodezję chyba wszystko, żeśmy mu powiedzieli. W każdym razie geodezję też możemy samemu sobie sprawdzić, także tu nie ma z tym... No, pan mi też mówił takie ciekawe kwestie offline. Z laserem, offline. Tym razie z laserem. Może nie do końca geodezyjne, ale na przykład z budowaniem dróg, z budowaniem takich struktur standardowych, że tam są jakieś tam nieprawidłowości. Aha, ale to już specjaliści, tak? Że mogą wiedzieć o tych sprawach. Tak, czyli mogą wiedzieć, tylko oni o tym nie wiedzą i o co to? To chodzi o różnicę Bilejewa. Co to jest różnica Bilejewa? To jest kwestia geodezyjna, akurat tego jeszcze nigdy nie mówiłem, nawet nie robiłem filmów, ale tutaj powiedzmy, to jest akurat na stronie Keplera, bardzo dobrze wytłumaczone z przykładami. Co to jest? To jest kwestia, która się wyłoniła w roku 1927. Radziecka i niemiecka ekspedycja udała się w góry Pamir na płaskowyż, który miał wymiaru 120 na 120 kilometrów. No i co się stało? No i to wszystko zmierzyli triangulacyjnie. To była ekspedycja geodezyjna. I co wyszło? Że że oni zgubili ileś tam po prostu, bo teraz tak. No i teraz oni robią ten, jak to się nazywa? Nie certyfikat, tylko operat pomiarowy. No i robiąc to, zauważyli jedną rzecz. Jeżeli pomierzyli, wyszło więcej. Przełożyli to na mapę, wyszło mniej. No i teraz... gdzie jest problem. To jest ta właśnie różnica między Bilejewa, bo to właśnie Bilejew był szefem tej ekspedycji. Jak to można wytłumaczyć tutaj jeszcze dalej, czy nie wytłumaczyć? To jest to, jeżeli mierzymy po wewnętrznej, czyli żyjemy w kuli, jak nałożymy ten pomiar razem z mapą, to nam wyjdzie takie niewielkie różnice. I ja musiałbym tutaj grafikę zastosować, ja tylko powiem, o co chodzi. Te różnice wychodzą. 120 na 120 kilometrów wyszła jakaś tam różnica, wszystko jest opisane. Na przykład mamy 5000 kilometrów Tybetu kwadratowych, jego mierzymy powierzchnię, złożymy na mapę, to gubimy 10 kilometrów kwadratowych. Są niewielkie różnice, ale one są. Oni wynikają właśnie z tego, że mierzy się nie po zewnętrznej, tylko po wewnętrznej. Realnie wewnętrznej zawsze będzie więcej niż po zewnętrznej. Ale czy nie będzie, jeżeli na przykład zbudujemy drogę na wypukłej czy wklęsłej ziemi, nie będzie taka sama? No właśnie, na przykładzie drogi. Wielkości, tak, naszej długości na przykład. To już rozmawiałem z geodetą. Mhm. To był taki numer. On mówi, no dobra, Niemcy robią autostradę. W porządku, tam ileś 30 kilometrów. No dobra, zrobili, no później operat trzeba było zrobić. No dobra, no to robię sobie operat. Pięknie, ładnie. No i wyszło tak. Droga wyszła większa od wzorowania mapowego. Na mapie wyszło mniej, a w realu było więcej. No i były schody. No i trzeba było się jakoś tam później dogadać. Nie wiem, jak oni się tam dogadali.
No bo autostrada trochę kosztuje ileś tam metrów, setek metrów i tak dalej. Zrzucili na niegospodarność na przykład, czy coś. Znaczy oni w jakiś sposób tam właśnie tłumaczyli mi ci geodeci, że to jest właśnie to. Ja powiedziałem, słuchaj, że to jest Efik Bielejewa i tak dalej. I to wytłumaczyłem, oni na nim popatrzyli na mnie. Pierw tak. Pierw powiedzmy, Czubek. Dobra. Później popatrzyli. A nie, no rzeczywiście, faktycznie. No tak samo im powiedzieli, no słuchaj, wiesz co, z działką 10-arową mam to samo. Ja biorę odzorowanie mapę, ja ją mam krótszą niż tą działkę, którą ja realnie mierzę 10 arów. I to jest w stosunku takie właśnie niuanse geodezyjne, nie? One właśnie wynikają z tego, że jest odzorowanie niewłaściwe, czyli to Kraszewskiego i Krygera. A więc to jest właśnie tutaj problemem, ponieważ no co, jak jest odzorowanie, jest mapa. Jaka jest mapa? Mapa zewnętrzna. Czyli już jest, to jest tak samo ten błąd, który będę rozmawiał tutaj o astronawigacji z pozycją zliczoną i z pozycją astronomiczną. Ale to jeszcze właśnie, to jest właśnie w geodezji już o te schody. A dlaczego się to załatwi? Gdyby była wklęsła mapa, tak na przykład odzorowanie polikoniczne armii USA używanej do artylerii w armii do lat 50. Te odzorowania wklęsłej ziemi polikoniczne były tak dokładne, że po prostu no armata jak chałubica ma odpalać, to oprócz tych innych problemów związanych z prochem, z użyciem lufy, wagą pocisku, to nie wchodziły rachoby, bo ten czynnik odległościowy to była blacha, to była żelazna zasada. A więc to jeszcze możemy mówić o balistyce, będziemy może, jak mamy siedzieć do rana, no to zaraz powiem jeszcze o okrętach artyleryjskich, o pancernikach. Czyli w armii to było stosowane, tą wiedzę musieli mieć. Tak, oczywiście oni o tym bardzo dobrze wiedzieli i dlatego zrobili bardzo dokładną mapę do celów wojskowych. I to można zobaczyć sobie mapę właśnie te. Tak, ja mam w filmie to zrobione, to są filmy tam, dlaczego diabeł ukrył prawdę, że żyjemy w środku ziemi. I to w tych filmach jest ta mapa polikoniczna, jest właśnie pokazana. To jest, to się pisze po angielsku policonic map. O, tak. No i to jest normalka. Później po prostu powoli wprowadzono inne systemy i już ta mapa, powiedzmy, ale ona była do połowy lat 50. wykorzystywana. Mapa wewnętrznej ziemi w armii amerykańskiej. A więc tutaj mamy, to gdybyśmy mieli taką mapę, to wtedy tyle, ile robisz autostradę, tyle ty masz. A jeżeli robisz inną mapę, no to masz schody. To jest właśnie ta różnica Bielejewa. Na Tybecie, na tym płaskowyżu w Pamirach, no i powiedzmy działka 10-arowa, czy też droga. No to tyle możemy powiedzieć o geodezji. Wszystko jest na stronie Keplera. Aha. To mamy, powiedzmy, te dowody. Jeszcze są dowody takie dodatkowe różnych budowli, czy też tak jak ta stella masońska, ale nowszych. Na przykład tutaj jeden słuchacz Martens przesłał mi zdjęcia, które są także na pana blogu, z figurkami, nasze figurkami. Na przykład Ziemia w Ziemi, ta koło przed siedzibą ONZ-u, czy w Watykanie. W Watykanie to jest ta słynna kula, to jest Ziemia w Ziemi. Tak, to jest coś kosmos, porażającego po prostu. Odkryłem na pana blogu. Metaloplastyka, dokładnie. No tak, ale wszystko ma swoje znaczenie. Tam nie można w Watykanie umieścić się czego chce. Oczywiście. Także... Proszę popatrzeć, jak już jesteśmy w Watykanie. To nie tylko ta kula. Proszę zobaczyć, jak wygląda z rzutu ptaka plac świętego Piotra. To jest ten... Środek Ziemi. Tam w środku jest iglica. A po obu stronach fontanny. To jest Słońce i Księżyc. Wejście od południa, wejście od północy. Otwory na biegunach. To jest mapa wklęsłej Ziemi. Niebocentryzmu. Mówi pan, panie Marszu, o Watykanie, tak? Placu przy Bazylice Świętego Piotra. O kurczę. Egipska iglica. Po obu stronach fontanny, książę, słońce i księżyc. Mamy przecież nawet mapę tybetańską w środku ziemi z otworami na biegunach. Mapa tybetańska jest. Też jest na moim blogu, jak już mówimy o takich kwestiach historycznych, nie? No, porażająca sprawa. Może odbierzemy na szybko telefon, jeśli pan pozwoli. Witaj, słuchaczu. Dzwoni do nas Karol.
Fascynująca sprawa. Może... Proszę, wyłącz, jak to się mówi, wyłącz radio, żebyśmy się tylko słuchali w Skype'ie. Tak, czy teraz dobrze? Tak, teraz jest bardzo dobrze. Okej, okay, ja mam takie pytanie do pana Mariusza. Jaki jest średnica wewnętrznej Ziemi, czyli tej według pana teorii? 12742 kilometry. 12742 plus minus. Czyli mniej więcej taka sama jak średnica Ziemi. Tak, zewnętrznej. Okej, rozumiem. W takim razie, jak pan wytłumaczy istnienie satelit geostacjonarnych? Stary numer sprzed 2 lat. Teraz tak, my musimy wiedzieć, czy rzeczywiście satelita geostacjonarny jest na 36 tysiącach kilometrów. No jest. No, skąd pan to wie? Na przykład z tego, z obliczenia szybkości wysyłania sygnałów. No dobrze. No dobrze, a skąd pan wie, że sygnał radiowy biegnie z tą prędkością? Zostało to zmierzone. O, i tu mamy problem. To jest tak samo, jak nie zmierzono prędkości światła w kosmosie. Ale to wie pan, to żeby usprawiedliwić pana teorię, pan chce przebudować całą znaną naukę, łącznie z prędkością światła, prędkością, nie wiem, dźwięku też. Też. W kosmosie, w namagnesowanej plaźmie, jaki pan ma dowód, jak biegnie fala elektromagnetyczna? Fala radiowa. Znaczy, wie pan, jeżeli chodzi o prędkość światła, to jeszcze bym się zgodził, że są niedokładne wyniki, bo to ciężko policzyć. Natomiast prędkość dźwięku nie jest wcale trudno policzyć, nawet nam, prawda? Na Ziemi. Tak, na Ziemi. Powyżej linii Karmana jest inne środowisko. No tak, bo zależy, prędkość dźwięku zależy od ośrodka, to wszyscy no z licem wiemy. Ale Karolu, ja mam tu jedną rzecz, przed sobą książkę, którą przeczytałem, niesamowita książka, naukowca, kosmologa, Szybciej niż światło, polecam. To jest Portugalczyk, João Magueio, chyba tak się czyta, nie znam, czy João Magueio, znany profesor z Oxfordu, dobrze mówię, z Cambridge, brytyjskiego uniwersytetu, który twierdzi, że prędkość światła, żeby wyjaśnić dzisiejszą kosmologię, musi być zmienna. Nie jest prędkość światła stała. No dobrze, ale ja się tutaj pytam o konkretny przypadek, czyli o satelity geostacjonarne, które krążą po orbicie w taki sposób, aby cały czas punktowały na jeden obszar na Ziemi. Ktoś je wystrzelił, te satelity, one działają, dzięki nim mamy telefony komórkowe, mamy telewizję i tak dalej, i tak dalej. Proszę obalić ten dowód. Znaczy, to jest wyjaśnienie, to nie jest dowód. Ale jednak GPS działa, prawda? GPS działa. No, w porządku, działa. Transmisja ale, satelitarna działa. Dlatego to jest tylko wyjaśnienie. Dowodem jest geodezja. No ale proszę to obalić, tak? No bo przecież... Znaczy, to jest wyjaśnienie. Może być takie, może być zupełnie inne. Bo mogą mieć... sygnał może być wysyłany w jakiś sposób. Inny sposób. Bo kwestia tak tego, co na satelitach po prostu wysyła się. Cała NASA, tak całe wszystkie agencje kosmiczne robią nas w balonu, no tak? Musiałyby być. Jeżeli teoria, można powiedzieć, niebocentryzmu jest prawdziwa, to wszyscy... to musiałyby spiskować, prawda? Też NASA, no, wszystkie organizacje kosmiczne. Zaraz do tego dojdziemy po zdjęciach satelitarnych. Bo tutaj na temat zdjęć satelitarnych to jest religia. To jest tak, że dzisiaj jeszcze nie, ale za 5 lat każdy będzie mógł sobie, może nie każdy, ale każda większa instytucja będzie miała swoją satelitę geostacjonarną i wtedy już pana teoria całkowicie polegnie, tak? Znaczy ona nie może polegnąć z powodu tego, że najprostszy element, który mówiłem, to jest geodezja. I tutaj kwestia, czy będzie to rosyjska, bo też mają własny system satelitarny, GPS-a czy tam innych systemów. Oni wszyscy grają w jednej drużynie i to jest wszystko połączone. I dlatego tutaj ta sprawa nie wypłynie, tak samo jak sprawa lądowania na Księżycu. To jest taka spektakularna. Mhm. I tutaj
mnie już dwa lata temu pytano o tego geostacjonarne, no i 36 tysięcy kilometrów nad Ziemią, to jest po prostu lipa, no bo po prostu gdyby zrobiono, tak mówię, dowód geodezyjny, że żyjemy na zewnątrz, no to by nie było mowy. Natomiast zrobiono ten dowód i tego nie powtórzono. No i w tym momencie z punktu widzenia dowodowego reszta jest lipą. No to jest, może być taka satelita, może być. Na jakich zasadach? Ja jeszcze wytłumaczę panu ten efekt lornetkowy, jak ja go rozumiem, dlaczego on działa. Ja bym go porównał, gdybyśmy na przykład zrobili sobie zdjęcie aparatem o bardzo wysokiej rozdzielczości, następnie skompresowali go do pozycji powiedzmy, nie wiem, 120 na 120, tak? I potem powiększając, ten obraz nam będzie się rozszerzał i pokazywał coraz to większe detale. I podobnie działa lornetka. Ona po prostu obszar jakiejś tam powiedzmy 2 metrów kwadratowych na początku nam pokazuje, a potem ten obszar 1 centymetra powiększa nam do 2 metrów kwadratowych w takiej samej rozdzielczości i widzimy więcej detali. Wie pan co, od razu widać, że pan nie miał lornetki w ręku, albo akurat kolega tutaj prowadzący to miał tą lornetkę i ją bardzo dokładnie wytłumaczył. Natomiast to, co pan tłumaczy, ja już miałem z tym styczność pół roku temu. To jest tak zwana kompresja obrazu, czyli to jest kompresja stratna. Kompresja stratna nie uwzględnia w ogóle funkcji optyki. Tak jakby funkcja optyki nie istniała. Natomiast tak ruch soczewek, o. Po prostu jest obraz, to sobie zmieniamy i tak dalej, mamy kompresję obrazu i tak dalej. W tym momencie optyka nie istnieje. Natomiast optyka istnieje tylko i wyłącznie w niebocentryzmie i jesteśmy do niej przyzwyczajeni. I dlatego widzimy ten efekt. Dlaczego możemy go w sposób właściwy zinterpretować? A to z prostego powodu. Bo mamy dowody optyczne, o których jeszcze nie mówiliśmy, i geodezyjne. Natomiast jest mi znana właśnie ta kompresja stratna, o której pan mówi. Natomiast to jest zupełnie inny temat. Mhm. I w ogóle kompresję stratną można traktować w połączeniu z optyką. Że dlaczego widać, tam nie widać. Natomiast jaka jest główna tajemnica tego, że mówi się o kompresji stratnej jako jakiś tam iluzoryczny argument, że to jest wytłumaczenie. Właśnie. Nie, jeszcze raz tak to słowo. Ufkuję na razie. W porządku, nie. Dobrze, ale zaraz panu wytłumaczę, na czym to wszystko polega. Otóż, dlaczego widzimy więcej dzięki efektowi lornetkowemu? Jest różnica ogniskowych. Ogniskowa oka ma, jeżeli patrzymy w dal, ma inną ogniskową. Natomiast ogniskowa kamery, która pokazuje nam obraz, przed przybliżeniem ma zupełnie inną ogniskową. Różnica ogniskowych powoduje, że okiem coś widzimy, a kamera tego nie widzi. I teraz ci zawodowi dezinformatorzy to wykorzystywali. Właśnie, bo to jest, jak to działa, na jakiej zasadzie? A noż facet o tym nie wie. I to jest właśnie, tak wszyscy dezinformatorzy funkcjonują. Może tak, może to wie, może nie, może to nie wie, a tu go załatwimy. Dobra, ale mniejsza o to. Tu chodzi o to, że różnica ogniskowych oka i kamery przed przybliżeniem jest właśnie, powoduje skutek, że wzrokowo coś widzimy, a kamera tego nie widzi. No i teraz mówisz, dlaczego tutaj nie ma, bo kamera, teraz zobaczyła, teraz nie widzi, bo jest kompresja stratna. Nie dlatego, że jest kompresja stratna, tylko dlatego, że po prostu soczewki się na zoomie przesunęły i jest różnica ogniskowych między wzrokiem, okiem, a kamerą na przed przybliżeniem. Oko nie ma funkcji, nie ma tej funkcji, po prostu ono nie robi tak zwanych 2 obrazów. Zawsze jest 1 obraz. Tylko soczewka oka się spłaszcza do dali i poszerza do bliskości. Natomiast kamera nam zrobi tak, ogólny obraz, a później nam przybliży to pięknie. I po to mamy optykę, żeby właśnie zobaczyć efekty więcej i w tym przypadku efekt lornetkowy. I żerowanie na tej wiedzy, że właśnie to jest ta różnica, powiem tak z praktycznego punktu widzenia. Oko na przybliżeniu
będzie widziało obiekt, tu włączamy kamerę obok, kiedy ją przesuniemy o 2-3 zoomy do przodu i będzie na ekranie ten sam efekt, który my widzimy wzrokiem. To jest praktyczna strona. Mhm. I ta różnica, tych 2-3 zoomy, nawet czasami 4, zależy od konstrukcji, właśnie jest podstawą tego, że był okręt, no widzimy, on się nagle pojawia. Znaczy kamera go nie widzi i nagle jest ten okręt, nie? I się nagle on pojawia. To jest jakie to, co przesunęły się soczewki, dlatego się pojawia, bo się zmniejszyła, czyli zwiększyły się zasięg widoczności, soczewki się przesunęły i widzimy ten okręt. Okay, tutaj wzrok mógł, na przykład kamera przed przybliżeniem, nie widzieć. Wzrok mógł widzieć ten okręt. Jakiś tam coś majaczyło, jakiś taki biały punkcik na horyzoncie. Mhm. A później nagle taki dupny frachtowiec wychodzi. Jeżeli chodzi o te badania geodezyjne, to proszę pamiętać o jednej rzeczy. Ziemia nie jest idealną kulą i kąty wcale nie muszą... Nie jest. Geoidą, tak. Wiem, o co chodzi. Zorientowany jestem. Tak, i wcale nie musi, te badania wcale nie muszą wychodzić dobrze. Raz mogą na jednej, powiedzmy, płaszczyźnie, czy na jednych pomiarach wyjść tak, a na drugiej inaczej. Teoretycznie Ziemia mogłaby być sześcianem, prawda? I mieć ścięty sześć boków, albo być na przykład ośmiościanem. My na przykład jako cywilizacja moglibyśmy sobie ściąć taką płaszczyznę, tak jak kroimy jabłko. I wtedy na przykład każdy pomiar już legnie i wtedy byłoby bardzo popularne, że Ziemia jest płaska na przykład. Prawda? Proszę zauważyć. Zaraz odpowiem na to pytanie. Już mogę? Jasne. Geoida dotyczy tylko i wyłącznie lądów. Na morzu to jest kula. No też nie, bo mamy księżyce i są przypływy i odpływy, proszę zauważyć, tak? I to jak księżyc jest blisko, on przyciąga i wówczas tworzy się tak zwany lejek księżycowy, który przyciąga tą wodę i tam, gdzie ma najbliżej księżyc do prostopadle do Ziemi, tam poziom tej wody jest o paręnaście metrów więcej niż przy brzegu. Dlatego te kwestie księżycowe, przypływu, odpływu, w doświadczeniu z 1897 roku zostały uwzględnione, bo ta wiedza jest po prostu była dostępna wtedy. Właśnie to, o czym pan mówi, bardzo dobrze o tym wiedzieli, bo chodziło o dokładność. Mhm. I oni to wszystko uwzględnili i tego nikt nigdy nawet nie próbował kwestionować. No dobrze, ale to wtedy łamie się pana teoria odnośnie tego, że księżyca nie ma, prawda? Dlaczego ona jest? Nie, no mówił pan, że jeżeli księżyc by istniał i przyciągał wodę, musiałby mieć swój odpowiednią wielkość i ciężar. A przecież on by się nie zmieścił w środku Ziemi. Księżyc się, no właśnie, nie wiem, czy pan słuchał wcześniej, księżyc ma 150 do 300 kilometrów średnicy. On jest o wiele mniejszy, on nie ma 6000 kilometrów, tak? Czy tam iluś, ja dokładnie już nie pamiętam, ile on ma tam średnicy. 6000 chyba, tak. To wtedy nie przyciągnąłby taką ilość wody, prawda? Jakby blisko był Ziemi, to mógłby. Kwestia pływów, ja od razu powiem, kwestia pływów jest teoria, ale to jest tylko wyjaśnienie. Wcale nie jest tutaj żaden dowód. To tutaj możemy sobie tutaj dyskutować powiedzmy na wolnej stopie. Jest taka teoria, to niebocentryków, że przepływy i odpływy są związane z tym, że obrotowe niebo działa mimośrodowo. Ale okay, to jest tylko wyjaśnione. To wcale nie jest żaden dowód tutaj. Ale to, co oficjalnie mówi się, że to księżyc przyciąga, to jest powiedzmy ściema. Okej. Okay. Teraz niech pan mi powie taką ostatnią rzecz na koniec. Czy gdyby słuchacze radia na fali zrobili zrzutę dla pana na podróż do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i zobaczyłby pan tą Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i wtedy już by nie było praktycznie ściemy, bo albo by się okazało, że ona jest albo żyjemy w środku, albo na zewnątrz. Czy wówczas uwierzyłby pan jednej albo drugiej teorii, czy dalej nie? Ja zrobię tak. Ja panu odpowiem w ten sposób.
Ja już ten temat przerobiłem. Nie byłem tam na stacji, ale dałem sobie radę z pomocą właśnie zdjęć z tej stacji. Okay. Horyzont jest płaski, tak samo jak widzimy to w samolocie. I nie widać żadnej krzywizny. Ona jest stosunkowo na bardzo niskiej wysokości, to chyba 400 kilometrów, tak? Tak, 400 kilometrów, ale są płaskie zdjęcia. Tutaj nie o to chodzi. Tutaj się kłania nam astronawigacja. I tu mam przed sobą taką książkę, bo przy okazji tu jesteśmy przy horyzoncie w kosmosie. No to dobrze, że pan o to zapytał, no bo astronawigacja nam zdradza morderczy dowód, który, znaczy to jest, geodez jest następnym morderczym dowodem, ale astronawigacja to jest kolejny dowód, który wsadza praktycznie kulę w łeb do trupa płaskiej Ziemi, jak i tej Ziemi zewnętrznej. Otóż astronawigacja wprowadza horyzont obserwatora. I ten horyzont obserwatora jest na wysokości oczu, bez względu na wysokość. I dlatego jest taki przykład typu nogi w wodzie. Niech pan wejdzie nogami do wody nad morzem. Widzi pan horyzont przed sobą na wysokości oczu i to potwierdza astronawigacja. Jak jesteś na okręcie, na jachcie i akurat pracuję z sekstantem, to jest takie urządzenie do mierzenia kątów Słońca nad horyzontem, jest... Ale to właśnie potwierdza teorię, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. Spokojnie, poczekamy jeszcze chwilę. Poczeka pan? Jasne. Spokojna, rozczochrana. Chodzi o takie rzeczy. I teraz tak, jak pan ma nogi w wodzie, to co? Niech pan popatrzy. Ma pan tutaj, jest pan nad morzem, patrzy pan, ma pan na wysokości oczu i co? Woda się panu podniosła o te 1,60 m, gdzie są pana oczy? Podniosła się woda panu? No nie. No jak to się nie podniosła? Podniosła się do 1,60 m, bo na wysokości oczu ma pan horyzont. Czyli na tych paru kilometrach panu się, czy tam powiedzmy więcej, ona się podniosła. Ale ja już widzę tego horyzontu, prawda? Skąd pan widzi, że mnie, ma pan, ja mam książkę o astronawigacji, ona to precyzuje. Nad morzami, nad górami, w samolocie pan też widzi na poziomie oczu horyzont. A co? Samolot jest na 12 kilometrach. Ja takie coś też widziałem na 12 kilometrach, kiedy w 83 roku wracałem z Abchazji do Moskwy. Też siedziałem przy tym, no i jestem żeglarzem, chciałem zobaczyć krzywiznę. Jak pan wrzuci w Google krzywizna na 12 kilometrach, czy tam 11 ilość, znaczy na blogu, też w filmach o horyzoncie, właśnie mam ten, znaczy to jest horyzont... Pan, na 12 tysiącach nie widać krzywizny. No nie może jej być widać. Ja latam raz w miesiącu samolotem i zgodzę się z tym z panem, ale to wcale... Dobrze. Ale też nie widać tej krzywizny wewnętrznej, czyli... Aha, zaraz wytłumaczymy. Mhm. Wiem, o co chodzi. Jest horyzont płaski bez względu na to, na wysokość. I tutaj to jest jakby wózek blefowy całej teorii płaskiej Ziemi. Ale ja mam to pytanie, to właśnie to jest ważne pytanie, bo to jest chyba powiązane. Tutaj jeden słuchacz Krawiec napisał o wklęsły horyzont. Czy na dużych wysokościach właśnie na samolocie, czy w górach na przykład, nie powinniśmy obserwować wklęsłego horyzontu, jeśli... Proszę zobaczyć dokładnie grafikę, bo to najlepiej widać, ale ja to powiem za chwilę. Grafikę, dlaczego przy życiu w kuli mamy płaski horyzont? Dlatego mamy płaski horyzont, ponieważ jest to uderzenie w ścianę Ziemi zakrzywionych promieni świetlnych, które my widzimy. I jak głowę obracamy, to jest tak zwana połowa cięciwy, wewnętrznej cięciwy. I w ten sposób im wyżej, to my tylko więcej widzimy. I nasza głowa, nasze oczy, to jest i to, co widzimy horyzont, ten odległość, to jest połowa cięciwy środka kuli. Natomiast astronawigacja nam właśnie wprowadza ten termin horyzont obserwatora, ale jest jeszcze inny termin, który komplikuje astronawigację jako kąt obniżenia horyzontu. I właśnie tu są największe schody właśnie z tym kątem, fikcyjnym kątem obniżenia horyzontu. Dlaczego pozycja zliczona i pozycja, znaczy może nie tyle zliczona, astronomiczna, która się określa sekstantem w czasach, kiedy nie było GPS-u, określało się właśnie na podstawie obserwacji, ponieważ to obserwacje robiono ze środka kuli,
natomiast przeliczano się na zewnątrz kuli i wychodziły straszne problemy. Zresztą można sobie nawet narysować na kartce wariant zewnętrzny i wewnętrzny i jak będzie wyglądał kąt obniżenia horyzontu. Oczywiście jak wiemy, jak wygląda astronawigacja, zresztą w artykule horyzontu w kosmosie ciąg dalszy, to jest taki dość sztandarowy artykuł, właśnie jest to wytłumaczone, ja tam po prostu skany z tej książki są, gdzie właśnie tłumaczę, że a jeszcze jak sobie to rozrysujemy, to zobaczymy, że po prostu są błędy. I to przeliczenie, bardzo skomplikowane, ono powodowało, że właśnie są tak ogromne błędy, które powodowały, że tankowce waliły w wybrzeża, statki po prostu tłukły się o skały i system ponosi ogromne straty. Ponieważ system dopiero GPS, żeby to zniwelować, powstał w 95 roku. I teraz do tego czasu, na przykład w 89 roku, gdy nie było GPS-a, no to płynęli tam na Alasa tankowcem, no i po prostu zaorał skały dnem, no i po prostu pełno katastrofa ekologiczna. Że takich katastrof było coraz więcej, no i po prostu dlatego testowano już od 78 roku system GPS satelitów. Przepraszam. No i teraz, i dlatego w tej chwili system GPS, on już zlikwidował problem pozycji na morzu, czyli ten problem zatapiania statków, czy łamania statków, wchodzenia na mieliznę, został zlikwidowany przez systemem GPS. Natomiast do tego czasu, do czasu tego GPS, to po prostu okręty właśnie z powodów błędów nawigacyjnych, wynikających z samych obliczeń obserwacji Słońca, czy nawet tak zwanych radiosynkstantów, przy mapie zewnętrznej generowały takie błędy, że na przykład jacht był w promieniu 3 mil, czyli 5 kilometrów. W takim, powiedzmy, w takim kółku gdzieś on był. A gdzie on był? Ale jeżeli mamy tankowiec, który ma na przykład, zbliża się do wybrzeży i on ma na przykład w którymś tam miejscu pół metra pod stępką, no to on musi dokładnie płynąć w tym torze, jak w tym torze wodnym, gdzie jest te pół metra. A to była loteria swojego czasu, żeby podpłynąć pod port, żeby gdzieś takim tankowcem, który ma długość pół kilometra, w lewo 100, w prawo 300, gdzieś tutaj kombinować i nagle po prostu on siedzi na mieliźnie. No i to sobie wyobraźmy, taki tankowiec na mieliźnie i później go ściągaj, to go szybciej połamiesz. To tak to wyglądało. Teraz to nie ma, GPS rozwiązał problem. Oczywiście GPS też funkcjonuje na zasadzie wklęsłej Ziemi. Ale dla nas funkcjonuje jak dla Ziemi kulistej. My nie musimy o tym wiedzieć. Tak, ale to ci, którzy zaprojektowali system i za niego są odpowiedzialni, muszą to wiedzieć, czyli ci ludzie uczestniczą w spisku. Oczywiście. No, a ich jest dużo całkiem tych osób. Ja się jeszcze o to... Nie musi być dużo. Jeszcze się o to podpytam. Dzięki ci, Karolu, za te pytania. Dziękuję. Trzymaj się, cześć. Także to był Karol z pytaniami.